i 365 rocznica ślubów króla Jana Kazimierza to wspaniała okazja, by przedstawić Państwa uwadze przedstawienie teatralne przygotowane przez pracowników naszej katedry i jej parafian. Ale zobacz! Zobacz koło katedry tyle ludzi! Chodź, może tam coś... Bóg zapłać, Bóg zapłać. To sprawiły, że Polska bezbronną została. Ludzi naród ścieśniony z gnuśnego uśmienia i do łączności z królem wszystkie stany wzywa. A tak, weź panie, te wszystkie wojny, rebelia, powstania, o dla Boga, nie ma ratunku dla Rzeczypospolitej. Szaleni, swawolni, śli i przydajni w tej ziemi zamieszkują. Imię Ojca i Syna, czyż to prawda? Oj, daj Bóg, aby to było prawda. Dziś przez Szwedów rozszarpana, palona, grabiona. O, jaśnie mam choć do kościoła. I wysłowie, patrz, i nasz głos. Patrzają się jak dostojnie i to. Synowi Twojemu, Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi, że cześć Waszą i chwałę przenajświętszą zawsze po wszystkich krajach mego Królestwa z wszelką usilnością pomnażać i od ludów moich dopełnione by. A ponieważ wielkim bólem serca mego poznaję, że za łzy i krzywdy błościam w królestwie mojem. Regis.
już zatęskniłem, zatęskniliśmy, myślę, wszyscy za takimi spotkaniami w naszej archikatedrze, które spowodowała, tak jak tu było wspomniane, już pandemia. I cieszę się, że w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej mogliśmy dzisiaj przeżyć tak piękne wydarzenie historyczne, które dzięki opatrzności Bożej odbyło się w naszej archidiecezji, w naszym pięknym, wolnym mieście Lwowie. W imieniu swoim i konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie, pani Elizy Dzwonkiewicz, dziękuję bardzo naszym artystom, chórowi, za to, że tak w sposób realistyczny przenieśli nas w 365 lat temu, w tę epokę, w której nasz naród, nasi przywódcy w trudnej sytuacji historycznej nie zwracali się do innych mocarstw, nie zwracali się do Unii Europejskiej, jak to dzisiaj, ale swoją ufność pokładali w Bogu, w Jego Matce. Jest to dla nas także wielka lekcja, abyśmy w tych trudnych czasach nigdy nie zapominali o tym, kto decyduje o losach historii, o losach każdego człowieka. I mam nadzieję, że następne dni tego tygodnia będą również piękne, dlatego że nasz Kościół, nasz naród ma czym się pochwalić, ma czym się chlubić i ma co zaoferować.